Witam po krótkiej przerwie. Teraz moim waszym gościem jest Andrzej Burzyński. Witam serdecznie. Nasz powszechnie znany, a zbiorowy ekspert od zarządzania ludźmi. Andrzeju, powiedz mi może parę słów, jak to wszystko się zaczęło u ciebie? Jak trafiłeś w ogóle na zbiro jako wykładowca, ponieważ jesteś z nami odkąd ja pamiętam. Dlaczego jesteś na zbiro i jak tu się wylądowałeś? To początek był w 2011 roku. Mój brat ze swoim przyjacielem prowadzili wtedy sieć sklepów zoologicznych i ktoś gdzieś tam zarekomendował ich i Kamil Cebulski miał z nimi wywiad w Radiu Kontestacja. No i Kamil na końcu pytał, słuchajcie, a możecie kogoś polecić do wywiadu? No i Krzysiek mówi, no mój brat prowadzi firmę szkoleniową. I tak się zaczęło, że miałem wywiad z Kamilem, czy on miał wywiad ze mną. I w trakcie tego wywiadu on mnie zaprosił, żebym przyjechał na następny weekend jako wykładowca z biro. Przyjechałem pierwszy raz i wtedy Hugo Kosiński, który nagrywał tak kamerami, mówi, słuchaj, a może byś w Radiu Kontestacja miał swoje audycje. Później przez 5 lat miałem te audycje, później no, od tamtej pory jakoś tak wiesz, kliknęło tak między nami. Dzisiaj 8 lat później dalej jesteś z nami. Tak. Fantastycznie. Jesteś też autorem książek. To jest coś, co chciałem bardzo cię podpytać o dwa elementy, czyli o zarządzanie i o pasję. W swoich książkach mówisz o tym, żeby budować biznes oparty na pasji. Książki polecam. Ze swojej strony ja jako książkofil, bibliofil naprawdę warto poświęcić te parę godzin na zaznajomienie się z twoją twórczością. Natomiast mam inne pytanie, które tak do końca nie wybrzmiewał mnie dla mnie w tych książkach. Czy każdy według ciebie powinien móc zbudować biznes na pasji? Czy na każdej pasji według ciebie da się zbudować biznes? No pewnie innej odpowiedzi udzieliłbym kilka lat temu. Dzisiaj myślę, że nie każdy. Dzisiaj myślę, że nie każdy na swojej pasji może zbudować biznes. Dzisiaj ciągle bym powiedział, że wielu ludzi może, ale nie ośmieliłbym się powiedzieć, że każdy. A jakbyś miał powiedzieć, jakie takie trzy elementy lub może więcej, mniej, pasja powinna spełniać, żeby mieć szansę budowania biznesu wokół niej? Po pierwsze, ludzie muszą chcieć to kupić, bo jeżeli, nie wiem, jesteś genialny w produkcji kaset VHS, to pewnie jakiś niszowy rynek znajdziesz, tak? Ale po pierwsze, myślę, że to jest bardzo ważne, że ludzie chcą to kupić. Mhm. Druga rzecz to jest pytanie jeszcze o wielkość tego rynku, który chce to kupić, czyli to są te zewnętrzne rzeczy. A trzecia rzecz, którą bym powiedział, jeżeli mówimy już o budowaniu biznesu na pasji, bo można też bez pasji budować oczywiście, to jest kwestia, jak bardzo ty jesteś zdeterminowany, żeby tym żyć. Ja patrząc na lata, 13 lat wprowadzenia firmy, najwięcej błędów popełniłem przez prawie 5 lat, kiedy ciągle chciałem być szkoleniowcem, ale ponieważ szło mi tak średnio wtedy, to ciągle szukałem czegoś innego, ale jak nawet w tym innym były pieniądze, to ja, to nie jest to. I dzisiaj nie bym się bardziej sfokusował. Poświęciłeś tak bardzo temu jednemu pomysłowi, wokół którego uwierzyłeś. Tak, dokładnie. Okej, czyli uwierzenie w swój pomysł jest takim z kluczowych rzeczy. No i oczywiście, żeby ktoś chciał to kupić, bo ciężko dzisiaj sprzedawać kasety VHS. Nie wiem, czy kojarzysz, w Stanach Zjednoczonych był przez wiele lat Blockbuster. To była wypożyczalnia filmów właśnie na VHS-ach. No i przyszedł Netflix, przyszły nowe technologie, no i zaczęły padać. Z tego, co kojarzę, w zeszłym roku były 3 blockbustery, do tego stopnia, że jeden z komików wykupił różne pamiątki po Russellu Crowe z jego filmów i wysłał im, żeby mieli nowych klientów. Niestety ponoć też dalej padli, mimo wszystko. Więc zdecydowanie też ludzie chcieli kupować, to jest jedno z kluczowych w tym wszystkim. No dobrze, mamy swój biznes, zaczynamy zatrudniać pierwszych pracowników, no i co wtedy? Chyba to jest taki najbardziej kluczowy moment i dla którego wielu ludzi w ogóle dołącza do Asbiro, to w jaki sposób zacząć pracować ze swoimi pracownikami, w jaki sposób zacząć z nimi zarządzać, żeby oni chcieli dla nas pracować. Gdybyś miał taką dać jedną radę, kiedy zaczynamy, pierwszych pracowników zatrudniamy, na czym wtedy powinniśmy się skupić? Pierwszą trójkę załóżmy w naszym biznesie. Myślę, że takich trzech rzeczach, ja wiem, że trudno je zrobić, ale tak. Pierwsze, czy ten człowiek ma umiejętności do tego, w czym ma być zatrudniony. Mówimy o tym etapie przed zatrudnieniem, bo czasami trudno coś zrobić z pracownikiem, który jest nieodpowiedni. Druga rzecz, czy jego osobowość nadaje się do tego charakteru pracy. A trzecia rzecz, to są jego wartości. Nie myślę tutaj o wartościach typu uczciwość, tylko pokazywałem to dzisiaj na swoim wykładzie.
Ludzie mają pewne oczekiwania od środowiska pracy i pewne oczekiwania od rezultatów pracy. Jeżeli one, pokazałem przykład taki właśnie klienta, z którym pracujesz kilka lat, gdzie cały zespół, 7 osób, ma identyczne oczekiwania od pracy, różna kolejność jest z tych 4 elementów, ale są one identyczne. Więc te 3 elementy, jeżeli się zejdą, czyli umiejętności, osobowość oraz takie DNA, te wartości, to wtedy mamy odpowiedniego pracownika do naszej firmy, do naszego stanowiska. A możesz powiedzieć trochę więcej o tych wartościach? Jakie to są przykładowe wartości, o których tutaj mówimy? Okej, więc na przykład tam, kiedy mówiłem tak, to po pierwsze rozwój kariery. Ci wszyscy, którzy byli na tych kierowniczych stanowiskach, 7 osób, to wszyscy mieli nastawienie, rozwijamy swoją karierę, tak? Ludzie koło 30, więc ten etap też w życiu. Druga rzecz, wysokie dochody. Tak? Trzecia rzecz, różnorodność w pracy i czwarta rzecz, niezależność, czyli to jest ten typ człowieka, który jest ambitny, któremu dajesz zadanie, oczywiście nadrujesz, ale jakby nie wtrącasz się za głęboko, bo on sam wie, on sam jest wewnętrznie zmotywowany, żeby odnieść sukces. Tak? I oni wszyscy byli taki jak zespół, czyli nie było kogoś takiego, kto by obniżał morale, kto by mówił, słuchajcie, tak, bezpieczeństwo, stabilność, bo to są inne z wartości, one też nie są złe. Ale jakby kiedy tworzysz zespół, to DNA, te wartości muszą być wspólne. A powiedz mi, te wartości w twojej opinii się zmieniają w trakcie czasu? A czy jeżeli ktoś ma zestaw wartości, tylko bardzo duże wydarzenia mogą je zmienić? Jak to jest z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia? Ja uważam, że się zmieniają. Tu jeszcze raz podkreślę, że to nie chodzi o te takie wartości typu, nie wiem, że jestem uczciwy i tak dalej. Tak, nie o te moralne mówimy. Tak, miałem kiedyś takich klientów, w których duży konflikt powstał, tak, dwójka właścicieli, ponieważ kiedy zakładali biznes, byli singlami, biznes zaczął im się rozrastać, już lokalnie był naprawdę dużym lokalnie biznesem. Natomiast moment, kiedy jeden założył rodzinę, pierwsze dziecko, drugie dziecko, on mówi, słuchaj, zostańmy przy tym, bo ja chcę więcej czasu z rodziną, a drugi był zdeklarowanym singlem wtedy i mówi, nie, idźmy na całą Polskę. Mhm. I właśnie to był konflikt wartości, tak? Te wartości na początku mieli identyczne. Rozwijajmy się, zdobędźmy całą Polskę, zarobimy jak najwięcej pieniędzy. Wydarzenia różne życiowe sprawiają, że nasze wartości na przestrzeni lat się zmieniają. A powiedz mi, jest jakiś taki katalog wartości, do których możemy się odwoływać? Jakiś taki zestaw, lista takich wartości, z którymi możemy porozmawiać z naszymi pracownikami? Słuchajcie, ponieważ mam otwartą komunikację w naszej firmie, w wielu firmach na szczęście jest. Czy powiedzcie mi, co jest dla was ważne? Co jest waszą wartością? Czy jest jakiś katalog takich wartości, czy to jest bardzo subiektywne, indywidualne? Ja osobiście posługuję się takim testem Career Direct, to jest osobowościowo-zawodowy test w Polsce, ma nazwę Kompas Kariery. I kiedy tutaj mówimy o pracowniku od menadżera średniego szczebla wzwyż, kiedy robią ten test, tam jest bada osobowość, zainteresowanie, umiejętności i wartości, tak? I tam jest taki zestaw różnych wartości, jak wybiera, tak? W różnych kombinacjach, a później, ponieważ to jest taki test, wykonanie go to około 2 godzin zajmuje, więc to nie jest takie proste, że a tak sobie kliknąłem, tylko jakby później ten algorytm jest zbierany i wychodzą z tego wnioski. To jest test psychologiczny, tak? Tak, test psychologiczny. Natomiast myślę sobie, że bardzo ciekawe jest też kiedyś, zanim poznałem ten test, kiedy z firmami rozmawiałem, żeby opowiadali na przykład o jakichś sytuacjach, które są typowe dla, tak, firmy, w których oni się odnajdują, albo które im dużo o firmie mówią i na podstawie tych historii wyciągaliśmy wtedy wartości, czyli co w danej firmie jest ważne. Na przykład była firma, która była rodzinna, nie rodzinna w tym znaczeniu, była rodzinna atmosfera. I dużo ludzi z zewnątrz przyszło z korporacji, którzy chcieli to bardziej proceduralnie robić i to był konflikt między starymi i nowymi pracownikami, więc te wartości, każdy z nas ma tożsamość, czyli jakoś o sobie myśli, a wartość to jest sposób, w jaki wyrażasz tą swoją tożsamość. Okej. A mówiłeś tutaj o kompasie kariery, jako narzędzi, które używasz, żeby pomóc swoim klientom, pomóc tak naprawdę naszym ludziom, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy spójni ze sobą. A jakie inne narzędzia możemy korzystać w naszych firmach, żeby poznać lepiej naszych pracowników? No, ja w ogóle jestem fanem tego, żeby człowiek zrobił, żeby znał, tak? No, to nawet nie musisz robić. To jest dysk. Tak, dysk to jest wzięte od Hipokratesa, który powiedział o sangwiniku, melancholiku, flegmatyku i choleryku. Z tym, że Hipokrates to rozumiał, że każdy z nas jest albo tym, albo tym, albo tym, tak? Ponieważ nauka się rozwinęła, to dzisiaj rozumiemy, że jesteśmy mieszanką tych 4 komponentów i test dys pokazuje, jakie proporcje w nas są, a dobry test dys pokazuje, jakie są w nas proporcje w pracy, w życiu rodzinnym, bo my się zmieniamy i możemy być różni w różnych, ale też chodzi o to, żeby rozumieć, że są te 4 komponenty i czasami coś, co dla mnie jest w czym ja najczęściej jako osoba dyrektywna, a mój brat jako osoba solidarna, czyli dokładne przeciwieństwo mnie,
te same dla mnie sposoby reakcji, to jest wyraz szacunku, a dla niego to jest wyraz pogardy, więc zrozumienie tych, że ktoś może to samo na zewnątrz okazywać, a mieć inny motyw, jest bardzo ważna, myślę. Mhm. A taka podstawa znajomości osobowości to w tym nam pomaga. A czyli tak jak ty pracujesz z klientami, tak jak w jaki sposób ty podchodzisz do zarządzania ludźmi, to tym punktem pierwszym jest zrozumienie, kim ten człowiek jest, jak się on zachowuje, czyż nie? Tak. Najpierw, kiedy z właścicielem firmy pracuję, to robimy jego profil osobowościowy, żeby zrozumieć, jaki on jest, gdzie są jego mocne, gdzie są jego słabe strony, jakich ludzi potrzebuje. I później, kiedy pracuję z zespołami, to najczęściej właśnie chcę pracować z zespołami całymi, a nie tylko z menadżerami, żeby to cały zespół. I to jest bardziej, ja wtedy jestem mniej szkoleniowcem, a bardziej konsultantem. My siadamy i często to nie jest, że zaczynam od teorii. Rozmawiamy o konkretnym problemie. Ja mówię, słuchaj, to jest dlatego, ponieważ on tak widzi tą sprawę, że tą wiedzę stosuje w praktyce. Tak? Czyli bardziej fascynujesz wiedzę, którą z jednej strony nabywają dzięki różnym kursom, między innymi również robieniu takich testów, współpracy z tobą, a z drugiej strony też pokazujesz im, jak to przełożyć na bieżącą pracę, czyż nie? No tak, no bo to dokładnie o to chodzi, tak? Żeby po to jest to wszystko, żeby ta praca szła lepiej, a nie żeby były szkolenia. Oczywiście. To dobrze, czyli mamy krok pierwszy, poznaj swoich ludzi, zrozum je w rzeczywistości, co te chociażby wyniki testu dysk oznaczają, a co potem? W jaki sposób potem sprawić, żeby nasi ludzie chcieli pracować efektywnie? Okej. To jakby są dwie rzeczy, dwie koncepcje. Jedno to jest przywództwo sytuacyjne Kena Blasharda. Situation Leadership 2, tak, powszechnie znana. Dokładnie. Gdzie chodzi o to, że są różne typy, uprośmy to, że są cztery typy zarządzania i cztery typy pracowników. I jeżeli ty wszystkich pracowników traktujesz jednakowo, nie dopasowujesz się indywidualnie, tak, czyli wiesz, że temu można delegować, a temu trzeba podszkolić umiejętności, a tego trzeba wesprzeć, bo akurat ciężką sytuację w rodzinie. To też bardzo ważna rzecz, jeżeli mówimy o situation leadershipie. On nie mówi o pracowniku ogólnie, prawda? Tylko on mówi o nim w kontekście danego zadania. Tak, dokładnie. To jest bardzo ważna rzecz, którą często osoby, które zaznajmiają się z SL2, pomijają, czyż nie? Mhm. Tak, dokładnie. Właśnie sam nazwa przywództwo sytuacyjne, konkretna sytuacja, a nie oderwanie, nie teoria, którą wtłaczamy, tylko konkretna sytuacja. I jakby to jest taki zestaw umiejętności miękkich. Natomiast pewien proces, przez który przychodzi zespół, to jest to Patryka Lencioniego 5 dysfunkcji pracy zespołowej, czyli czy to jest etap budowania, i to też w kontekście danej sytuacji, tak? Czyli czy budujemy zaufanie, czy to jest moment konfliktu, kiedy rozmawiamy na trudne rzeczy, czy moment angażowania, odpowiedzialności, rezultatów, świętowania, jakby, że z jednej strony mamy to tło szerokie, czyli w jakim etapie jest zespół, a drugie, jakie konkretne umiejętności są stosowane. Fantastycznie, Andrzeju. Dziękuję Ci za podzielenie tymi trzema, naprawdę czterema elementami. Kompas kariery, pozwoli, że podsumuję. Kompas kariery, disk szerzony, jak najbardziej dokładne badanie, czyli poznajemy swój zespół, poznajemy swoich pracowników, a potem w zależności od sytuacji, w której stają nasi pracownicy, dostosujemy odpowiednie do nich narzędzia, dzięki situation leadership chociażby, czy też bardziej, jeżeli chodzi o cały zespół, 5 dysfunkcji Lencioniego. Mhm. Dziękuję Ci za podzielenie się tą wiedzą i tym doświadczeniem tutaj z naszymi widzami dzisiaj. A ja zachęcam Was wszystkich do obejrzenia dzisiejszego wykładu Andrzeja na Asbiro i do dołączenia do nas na przyszłych wykładach. Dziękuję Ci ślicznie, Andrzeju, za podzielenie się swoją wiedzą. Dzięki, Paweł, to była przyjemność rozmawiać z kimś, kto rozumie, o czym ja mówię. Dzięki, Andrzej. Dzięki.